We wtorek 19 września w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie odbyła się uroczysta gala sportu powiatu cieszyńskiego. Doceniono sportowców, trenerów oraz działaczy sportowych, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w roku 2022. Wyróżnienie za rok 2022, to jaki to był rok dla Ciebie? No, szczególnie końcówka była dla mnie bardzo owocna, no właśnie te czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata dało mi bardzo dużo satysfakcji i takiej wiary w swoje możliwości, także naprawdę to był mój największy sukces właśnie w tamtym roku, czyli to czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata w Abu Dhabi. No właśnie, no to ja muszę zapytać o plany, bo na pewno jakieś są. No oczywiście, że są. No wiadomo, że nie jestem coraz młodszy, ale jeszcze daję radę. Na pewno również start w Mistrzostwach Świata jest dla mnie priorytetem w tym roku, także grudzień. Mam nadzieję, że będzie dobrze. To będziemy trzymać kciuki, a sport to wyrzeczenia. Ogromne, co? W tym przypadku też? Ale to ja... Jak to wyglądają te treningi? Czemu patrzeć od razu na wyrzeczenia? No, ja się patrzę na to, co mi to daje, a tam to wyrzeczenia. No, to, że w zasadzie mam cały dzień poukładany jak kostka w świeżo ułożonym tratuarze, no to na pewno to jest kluczowe. Wstaję o 4:30, mam cały dzień totalnie poukładany, żeby wcisnąć te dwa treningi dziennie. No, tak jednostek treningowych mam około 13 w tygodniu. To jest jednak czasochłonne. No ale trzeba mieć motywację do tego, dobrze sobie to poukładać. No jak się ma motywację, dobrze sobie to poukładać, da się. No. Czyli co, przede wszystkim dyscyplina? Tak, dyscyplina, to na pewno, to jest kluczowe. No, talentu nie mam, ale mam, można powiedzieć, talent do zasuwania. O. Wyróżnienie za rok 2022, jaki to był dla Ciebie rok? Myślę, że to był taki dla mnie początek już kariery międzynarodowej. Raczej odnosiłem dużo sukcesów w tamtym roku, jestem z niego dumny. Ale też tak rodzinnie, nie? Bo twój brat też dzisiaj został wyróżniony, akurat go nie ma, ale to tak razem się nawzajem jakoś dopingujecie? Znaczy mój brat zawsze był dla mnie takim wzorem do naśladowania, chciałem zawsze być taki jak on. No, raczej on miał większe sukcesy zawsze, niż idę w niej jego ślady. Teraz już skończył z tym, a ja dalej staram się. No to dobrze, no to jakie plany w takim razie? Chyba kontynuujemy. Wczoraj wróciłem z Pucharu Świata w Czarnogórze, który niestety nie poszedł mi dobrze, ale kontynuujemy za miesiąc, co jest Puchar Polski w jiu-jitsu, więc liczę na to, że się uda. To taka radość, że też powiat docenia, zauważa, dziękuję? Zdecydowanie tak, na pewno taka nagroda powiatu dużo znaczy. Jest to też takie naprawdę bardzo miłe docenienie poza typowo sportowymi nagrodami, medalami, dyplomami, to zawsze jest bardzo miło też otrzymać też taką nagrodę od powiatu. No ta dzisiejsza nagroda to nagroda za rok 2022, to jaki to był rok? 2022 to na pewno rok bardzo udany, ostatni rok w juniorskiej kategorii, no i tak, srebrny medal na pierwszej rundzie Pucharu Europy Juniorów, w klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce, no i srebrny medal Mistrzostw Europy Juniorów. No i poza tym wiele krajowych i międzynarodowych większych i mniejszych sukcesów, ale zeszły rok był na pewno bardzo, bardzo udany. Jakie plany w takim razie? Plany na ten rok na pewno jeszcze sezon halowy w tym roku. Parę wyjazdów się szykuje do Holandii, do Niemiec, do Berlina, na takie dość spore międzynarodowe imprezy. No i na pewno przygotowanie do przyszłego sezonu, gdzie mamy Mistrzostwa Europy Seniorów, więc kolejna ważna impreza, więc na pewno też dużo przygotowań przede mną. Ważnym punktem programu było uhonorowanie laureatów plebiscytu na najlepszego sportowca, drużynę i trenera powiatu cieszyńskiego, organizowanego przez tygodnik Głos Ziemi Cieszyńskiej. W gronie najlepszych sportowców na drugim miejscu znalazła się w tym roku Maria Juroszek, mistrzyni w siłowaniu na rękę. No to duży sukces w plebiscycie sportowym Głosu Ziemi Cieszyńskiej, tak znaczące, ważne miejsce, drugie. Tak, zaraz za Kajetanowiczem. No właśnie, no to tym bardziej taka satysfakcja, co? Bardzo wielka.
No ale właśnie, ale pani tam cały czas działa i nie próżnuje, bo to, że z sukcesem był ten rok 2022, no to nie znaczy, że w tym roku nic, bo w tym roku wręcz jeszcze więcej się dzieje. No, już kilka medali zdobytych. Ja teraz wylatuję w niedzielę na Malezję, na broń tytułu Mistrzostw Świata. Doceniono również najlepsze szkoły powiatu oraz gminy, które rywalizowały we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.